Przede wszystkim, no posiadam trzecią arkaną. Wróciłem się do poprzedniego poziomu. W jednej ze skrzyni było coś takiego. To pominąłem przez przypadek. Na razie to sobie jeszcze zostawimy na potem. Dobra, póki co przeglądajmy dalej ten plac zabaw dla technologów. Plac zabaw w sumie, jak to lepiej można jeszcze określić. Jednocześnie plac zabaw, sklep z cukierkami, co jeszcze? Nie wiem. Yes, I'll do that for you. Aż pajączek oczywiście się ten... Mam taką teorię, oczywiście nie mam najmniejszego pojęcia, ile w niej jest sensu. Jestem przekonany, że pajączek nasz mechaniczny jest sztucznie zapakowany nieskończoną ilością... nieskończoną ilością rzeczy leczniczych. I to go obciąża i dlatego tak wolno chodzi. A to tylko moja teoria. Nie mam najmniejszego pojęcia, jak to rzeczywiście działa. Dzięki, Virgil. A, co my tutaj mamy? Rękawice, jakiś schemat. Łóżko, na którym się raczej nie prześpiemy póki co. Ten schemat, domyślam się, że pewnie był jakimś kowalniczym schematem. Wendigrod War Gauntlets. Potrzebujemy 90 kowalstwa, żeby je wyprodukować. Biorąc pod uwagę, że nadal mamy jeszcze fortunę w złocie, a Tarant sprzedaje nieskończoną ilość książek, to nie powinno być problemem. Zobaczymy. Generalnie wszystkie rzeczy, póki co, które tutaj znajdujemy, są nadzwyczaj ciekawe. Więc... mogą być ciekawe te rękawice. Dobra, drużyno. W sumie zastanawiam się, czy ja mam się to pakować. Czemu by nie? Dobra. Myślałem, żeby najpierw posłać drużynę, ale... wyszło na to samo. Dobra. Zapraszam. Yes, I'll do that for you. Yes, I'll do that for you. Dobra, to jest poziom trzeci. Tutaj mamy zejście niżej. Dlatego pójdziemy wszędzie, tylko nie tam. Yes, I'll do that for you. Nie wiem, czy zwracaliście uwagę na naszą celność, ale mistrzostwo strzelectwa właśnie wchodzi w grę, ponieważ jak widzicie, strzelamy na dowolną odległość. O ile widzimy cel i mamy jakąkolwiek szansę, to zawsze to jest nasza maksymalna. Dobra. Ładny awans. Co ja chciałem? No. Więcej siły. Prawie już dochodzimy do maksimum, znaczy do wymagań naszych broni. Dobra. Co my tutaj mamy? Leczajkę. Kolejny schemat i dwa ciasteczka. Dobra. Co to mogło być?
Medyczny arachnid już mieliśmy. O, to. Doors Warbringer. Dobra, wiecie co? Droga elfko, potrzymajmy nam trochę tych leczajek, aż dużo i takich nie potrzebujemy. Sogu, to i to. Cyk. Domyślam się, że to jest jednoręczna broń. Dobra, czy opis schematu coś mówi? Za morderczy poza pojęcie. Fermin Dorsz, mistrz strzel... Mistrz rusznikarstwa stworzył moc, dobra, nieważne. 25 do 50. Jest gorsze. Z tego, co teraz mamy. Jest dużo szybsze. Dobra. Wypróbujmy na jakiś czas. Przy okazji, czy ktoś miał latarkę? Ty masz. Tak, możemy chodzić teraz sobie ze światłem. Dobra. Czy coś tu jeszcze jest? Nie mam. Dzień dobry. Możliwe, że obrażenia ma troszkę mniejsze, ale nadrabia szybkością. Ja idę przodem, drużyno. Dobrze. Tutaj jeszcze jest jeden pan. Chyba zostałem ogłuszony. Dobra. Wow. Dobra, 10 trucizn. Myślałem, że to więcej jest. Dobra, co my tutaj mamy? Zamknięte drzwi. Pewno gdzieś musi być klucz. Dobra, poszukajmy, za chwilę to wrócimy. Przy okazji, czy tutaj wszystko zrabowaliśmy? Chyba nie. Proszę. Dobra. Tu nic nie ma. Zdawało mi się, czy gdzieś tu nie było jakieś śmieci. Zazwyczaj w śmieciach były te klucze. No dobra, przeszukajmy jeszcze, co tu mamy. O, klucz, dobra. I tyle. Momencik, się zastanawiam,
czy na pewno dobrze w dobrym kierunku idziemy. Zobaczymy. Gives ability to regenerate. Okej. Myślę, że to jest przejściowy efekt. No właśnie, co nasza mapa mówiła na trzecim poziomie? Mówiła, że tutaj jest przejście. A tego jeszcze nie zbadaliśmy, to wróćmy się tam. Ty już pewnie zużyłaś jedno z tych leczajek, co? Ktoś mnie uleczył w międzyczasie i nie był to... nasz... pajączek. Nic ciekawego. Zobaczmy, co tutaj mamy. Więcej przeciwników. Dobra. Dzień dobry. Skuteczny ten pistolet, muszę powiedzieć. Możemy kolejny sobie zrobić. Niestety gra nie pozwala robić desperados i strzelać dwoma pistoletami, ale mamy również blachę. Dobra, wykorzystamy ją do tych rękawic. Dobra, czy tutaj coś było? Chyba nie. Dobra. Dobra, wchodzimy już na poziom czwarty. Dobra, chcę przetestować jedną rzecz. Każemy wszystkim poczekać. Mamy ten magiczny pierścień, który daje nam niewidzialność. Oczywiście nie za bardzo on działa. I szybko nas morduje. Ciekawe. Dobra, chciałem wypróbować, bo słyszałem, że jeżeli się nam uda tutaj skradać, to bylibyśmy w stanie te roboty je dezaktywować i zrobić sobie z nich armię. Dobra. Włączę tryb turowy. Ponieważ z nimi może być troszkę cięższa walka. To są te automatony, które można by upgrade'ować te nasze robociki do nich. Te automatony są dosyć silne. Dobra. Szczęście nie są zbyt zadowolone, kiedy strzela się do nich z elektryczności. Ty się trochę uszkodziłeś. Dobra.
ekstra. Czy można coś z nich zebrać? Nie. Szkoda, że jakieś części przynajmniej powinny rzucać. A tu jest jakieś przejście. Nie pamiętam dokładnie dokąd, ale mniejsza o to. Dobra, za chwilę to zobaczymy. Póki co, czy coś tu jeszcze mamy? Fajnie, że ustawiłeś się w świetle. To bardzo nam ułatwia. Dlatego przygotowałem sporo baterii na odwiedziny Wendigroth. Tak, wiedziałem, że tu będą roboty. I wiedziałem, że zazwyczaj jak coś jest mocno metalowe, to nie ma najlepszej odporności na prąd. Dobra, tu jest zamknięte. Poszukamy za chwilę klucza. Czemu by nie? Przy okazji, tym się chyba nie da leczyć naszego robocika, co? Nie da. Byłaby lekka przesada. Auć. Mogę strzelać? Mogę. Dobra. 136% szansy? A wystarczająco dobrze. Robociku, zostaw go, nie rań się. Dobra, momencik. Torian, co ty masz za broń? Ten młot bojowy. Bardzo fajny, bo w ogóle się nie niszczy podczas atakowania tych stworów. Okej. Unknown Chemical Compound. To jest to, co potrzebujemy do tego. Zaspoilowałem sobie. To jest ogólnie potka, która daje plus jeden do wszystkich statów. Więc na pewno również będziemy chcieli wykupić wystarczająco książek w Tarancie, żeby ją sobie móc zrobić. Mogę strzelać? Nie. Dobra. Przecież widzę. No dobra, tak lepiej. Dobra. Dobra, kolejny schemat, zaraz to poszukamy. To już wiemy, tak? Ciekawe, dobra, no to będziemy mogli sprzedać. Fabryka zniszczona przez maga. Zapewne, prawie na pewno chodzi o Aronaxa. Ty, zużyłaś już wszystkie potki? Prawie wszystkie. Dobra. Dobra. Czy tam był klucz jakiś, czy nie? Nie pamiętam. Mamy baterii wystarczająco. Właśnie jak to się... No, całkiem niezłe ekspy tu klepiemy.
Dobra. Można się domyślić, duża grupa. Dobra, dzień dobry. Najpierw tego najbliżej. Odsunę się jeden krok od drzwi. Szczęście nie mają wystarczająco czasu. O, ten miał wystarczająco czasu, żeby się zamachnąć. Dobra. Dziękuję. I dobra, i tutaj mamy to, po co przyszliśmy. O. Sogu, potrzymaj to. Rozumiem, że nie. Wiem, że nie rozumiesz tych strasznych cyferek i literek, ale zostaw to. Wendigrod Device. W sumie możesz to potrzymać też. Stop, po co przyszliśmy. Dobra, czy coś jeszcze tutaj jest? Wygląda na to, że nie. Dobra. Ładny jeden czy dwa poziomy. I trochę ciekawych gratów też tutaj powynosiliśmy. Dobra, jest. Była jeszcze jakaś skrzynia. Chyba coś, co było zamknięte. Momencik. Tutaj. Dobra, skoro nie chcesz po dobroci. Dobra. Jakiś kolejny schemat. To już wiemy. Okej. Okay. Pewno będą sporo warte u technologa. Dobra. Nic więcej tu nie ma. Nie ma potrzeby szukać kolejnych pułapek. Dobra, to jest jeszcze jedna miejscówka. Jakieś wyjście, momencik. Dobra, to jest ostatni ołtarz, jeżeli chcemy robić ofiary dla bóstw. Z nim jest taki sztyk, że musimy mieć zrobione wszystkie poprzednie trzy kręgi ofiar poprawnie zrobione, żeby to zadziałało. Generalnie wchodzimy tutaj i składamy ofiarę ze swojego życia. Jeżeli wszystko zadziałało, to nas wskrzesi. Jeżeli nie zadziałało, no to niedobrze. Dobra, no to chyba było wszystko. No wybacz, nie potrzebuję twoich strzał. No, i ten ostateczny, to w sumie, to ostateczna ofiara i błogosławieństwo generalnie jest bardzo fajne, bo daje dwukrotnie więcej HP i wytrzymałości. Co jak możecie się wyobrazić, jest bardzo fajne. No ale tak jak mówiłem, Karl jest ateistą, nie bawimy się w takie oszustwa. A skąd my przeszliśmy stąd? Ora, w sumie mogę wziąć z powrotem pistolet. Proszę. Znowu mam za dużo krapu. Dobra, nieważne. To chyba wszystko, co chcieliśmy mieć od Wendigrod. Nie kojarzę, żeby coś tutaj jeszcze było do zrabowania.
albo do ogarnięcia. Dobra, więc udam się teraz do Tarantu. Kupię całą masę książek na różne ciekawe tematy i skonstruujemy te schematy, które tutaj znaleźliśmy. Widzimy się za chwilę. Zanim się jeszcze udam do Tarantu, zaciekawiło mnie. Co nam powiedzą w Tulli, jeżeli spróbujemy tam pójść? Jest jakiś elf. Cześć, co to za miejsce? To jest miejsce dla tych, którzy powinni tu być. Ty nie powinieneś? Proszę, idź sobie. Skąd wiesz, czy tutaj powinienem być, czy nie? Jestem strażnikiem i znam moją robotę. Do widzenia. Mogę wejść? Tak jak już powiedziałem ci, to jest miejsce. Bla, bla, bla. Dobra. Domyślam się, że w takim razie zła postać nie może się dostać do Tulli, jeżeli wybraliśmy tą ścieżkę mrocznych elfów. Domyślam się, że gdybyśmy byli magiem, to niewiele by to zmieniło. Jeżeli chcesz ze mną walczyć, to let's fucking go! Yes, I'll do that for you. Czego ciekawego? No. O! Możemy się jednak dostać. A, nienawidzą nas. Dobra, może spauzujmy. Trochę chaotycznie się to robi. No nie są aż takie straszne te potwory. Trochę życia mają. Dobra. Nieprzewidywana masakra nas czeka. Dobra. W takim razie zmasakrujmy Tullę. Czemu by nie? Pokażmy magom, gdzie ich miejsce. Zemsta za Vendigroth. Yeah. Macie coś ciekawego? Magiczne rzeczy. Dobra, kto się walkę jakoś uwikłał? Nikt. Magiczne rzeczy. Wezmę sobie ten. W sumie miecz też wezmę. Ciekawi mnie. Ciekawie wygląda. Dobra. Taką mnurę ma. A tamten gość coś miał? Jakieś szaty, dobra. Sprawdzimy sobie później. Skoro już tu jesteśmy. Yes, I suppose I could answer a few trivial. Oh, I know Tula all too well. Spent two of the most boring years here. Didn't leave on the best of terms with the headmaster, if you know what I mean. Crotchety old codger goes by the name of Simeon Tor. Dobra. What is it you're bothering me with now? Yes. W sumie co wiesz o? I could answer a few trivial. Co wiesz o kręgach Brodgara? The ring of Brodgar? Well, it's all tied in with Nasruddin and Aronax. Oh, bother it all. Slept through most of my elven history classes. I seem to recall something about magical wards or some such nonsense. Yeah, z grubsza masz rację. Dobra, czy coś tutaj mamy? Nie, tylko księga. Nudne, magiczne księgi. Nic dla nas.
Więc że wyjęła ognia. I student Tulli. Yes, I'll do that for you. Yes, I'll do that. Czekajcie tutaj, żywiołakiem ja postaram się zająć. Dobra. Ciekawe, czy dało to nam jakąś reputację. Wróg Tulli. Sprowadziłeś na siebie gniew wrogów... gniew mieszkańców Tulli. No i tak powinna wyglądać rzeź Stillwater. Zaatakujemy pierwszego mieszkańca, a reszta zacznie się do nas rzucać. Od razu aż przyjemniej się morduje ludzi. Jakaś laska. Dobra. Więcej tych szat nie będę zbierał. Domyślam się, że wszystkie są takie same. Wszyscy mają jakieś magiczne rzeczy. Byśmy chcieli, moglibyśmy się tu nieźle obłowić, ale... jesteśmy już poza tym momentem w grze. O, magicznie zamknięte. Tak, jakie sprytne. Nie dostaniemy się do nich. Można je otworzyć czarem otwarcia. Coś, czym się brzydzimy. Okej, okay, zamknięte jakieś drzwi. Jakieś inne zamknięte drzwi. Może w końcu ktoś wpadł na świetny pomysł, jak nie zostać zmasakrowanym przez szalonego krasnoluda. O, level up. Idealnie. Dziabnął mnie trochę. Momencik, jak jest nasz pajączek? Idzie. Pajączku, boli mnie. O, dziękuję, jesteś niezastąpiony. Dobra, dajmy jeszcze jeden punkcik do siły. Dobra, już możemy się Teslą bez problemów obsługiwać. Zobaczę, ile jeszcze ten Blade Launcher, ile wymagał siły. To jest jakiś student, nie przypominam sobie, żebym jego zamordował ja. Okej. Ciebie nie zauważyłem. Dobra, a propos Headmastera, czyli jakby... Okej. Headmaster, czyli dyrektor, jakby to ująć. Czy tu jeszcze jest? Jest jeszcze tu parę magów. A, to są mistrzowie. Dobra, to pomordujmy również mistrzów, czemu by nie? Wow! Ładny miecz miałeś. Ouu! Nie, to nie jest taki miecz. Myślałem, że to Mystic Sword, czy coś takiego. Które jest bardzo dobrym mieczem, ale nie. To jakiś inny miecz. Generalnie z mistrzami jest tak, że każdy z nich zleciłby nam to jakieś zadanie, jakieś... O, ta pani ma lek na likantropię. Chyba w Ashbury jest jedna dziewka, która jest wilkołakiem, można od niej wziąć. Łuk, nie potrzebujemy łuków. Tak, ci mistrzowie zlecają zadania, czy raczej jakieś testy na zostanie mistrzem każdej z dziedzin. Każdy właśnie jest mistrzem jednej dziedziny magicznej. Jak się wykona zadanie dla nich, to jest się mistrzem tej dziedziny i to rozcina na pół koszt rzucenia zaklęć z danej dziedziny. To jest bardzo przydatne, jeżeli jest się magiem.
Dobra, drużyno. Nie chcę się tam wparować w nich. Wy tam wejdźcie. Okej, niziołku. Ciekawe rzeczy masz. Zbieram sobie kilka ciekawszych rzeczy. No i dobra. Mają też troszkę życia ci mistrzowie. Możecie się domyśleć, każdy z nich ma solidny poziom. A i tak podają na kilka strzałów z naszej nowej broni. Ładnie, ładnie. Właśnie, co wy możecie mi powiedzieć? Don't you listen? We're supposed to meet Conwa at the Ring of Broadgar. Dzięki, Virgil. What do you need? I shall try to answer them. Dobra, to może coś wiesz? What would you like to know? I see where all the great rivers flow. There is also another watching, waiting, looking for a sign. Gadasz nie do rzeczy, kobieto. Dobra. Medalion mistrzostwa. Momencik, czy poprzedni oni też mieli medaliony mistrzostwa? Czy nie zauważyłem tego? Nie. Nie wiem, co to robi. I czy to da się jakoś zidentyfikować w ogóle. Ciekawe. Może damy to któremuś z magów. Może coś mu to pomoże w magii. Takich jeszcze nie widziałem. Dobra. Otrzymaj ty te wszystkie medaliony. Tą laskę te sobie zobaczymy. Ciekawi, bardziej mnie ciekawi, co te robią, te konkretne te przedmioty, niż to, czy rzeczywiście nam się przydadzą. Czy możemy pójść na górę? Do dyrektora? Cześć! Dobra. Czyli domyślam się, że będą zamknięte, co? Dobra. Tak, te drzwi się nie otwierają, są zamknięte magicznie. Dobra, więc nie ubijemy głównego szefa. Ale zobaczmy, co jeszcze tutaj możemy zrabować. Doświadczenie, jako takie. Mordowanie magów jest zbyt proste, żeby czegoś nas uczyło. Dobra, pani... Laską? Serio? Nie próbuj żadnych czarów rzucać. Tutaj jeszcze chyba kogoś ominęliśmy. Tak, dwoje ludzi. A, dziabnął mnie. Widzieliście? Dziabnął mnie, świnia. O! A pierwszy mag, który rzucił jakiś czar. Yes, I'll do that for you. Yes, I'll do that for you. Nie, żeby to mi coś pomogło. Dobra, wiecie co? Się tak zastanawiam.
To, że jesteś mistrzem magii w jakiejś dziedzinie, nie oznacza, że możesz rzucać czary tylko z danej dziedziny. Lecz powiedziałbym nawet na odwrót. Bo jak jesteś mistrzem magii w jakiejkolwiek dziedzinie, to znaczy, że próbowałeś również innych dziedzin. Albo przynajmniej jesteś na tyle obczajony, że umiesz różnorakie czary rzucać. Do czego piję, to to, że po prostu przechodzimy tutaj jak drwal przez las. O. Taka ten gość znał jakieś przywoływania. Przywołał sobie żywiołaka ziemi. Okej, był mistrzem ziemi zapewne, tak? Okej, ale... Jeżeli biegnie do ciebie szalony krasnolud z pistoletem, to domyślam się, że przynajmniej chciałbyś mieć jakąś... jakąś tarczę, która cię obroni przed kulami, które za chwilę będą pędzić w twoim kierunku. Ale cóż, Arcanum dobrze to przedstawia. Do uczenia się czarów nie jest potrzebna inteligencja, tylko siła woli. Więc to, że ktoś jest zdolnym czarodziejem, nie znaczy, że jest inteligentną osobą. A, te medaliony... Okej, pamiętam. Część z nich działa tak, że trzeba je nałożyć i tutaj wejść i to nas teleportuje do jakiejś próby. Więc chyba same w sobie nic nie robią. No dobra. Będzie pamiątka dla naszych czarodziejów. Z tego pamiętnego dnia, w którym zniszczyliśmy największe miasto czarodziejów. Dobra. Możemy sobie pogratulować, poklepać się po plecach. Robota dobrze wykonana. Wendigroth zostało pomszczone. I nie mówcie nic, że o... To nie oni zaatakowali Wendigroth. Czarodziej to czarodziej. No dobra. Chyba tyle nam starczy na razie. Udamy się do Tarantu, tak jak zapowiadałem. Zrobię porządki, pokupuję książki i zobaczymy, co ciekawego znaleźliśmy w Wendigroth. Więc... Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.